Dzień dobry, bracia i siostry. W czasie uwielbienia przypomniała mi się pewna historia z kazania, którego słuchałem niedawno, z kazania o dobrym pasterzu. Wiecie, nasz Pan jest tak dobrym pasterzem, że zostawia 99, a idzie szukać jednej. I wiecie, nam się wydaje to normalne, dlatego że nie znamy się na pasterstwie. I słuchałem kogoś, kto spotkał się z pasterzem owiec i zapytał, czy tak się robi, czy to jest normalne. I ten pasterz odpowiedział, robi się tak, ale nie po to, żeby przyprowadzić do stada. Ale bierze się ciupaszkę i żeby się nie zmarnowało mięso i skóra. Idzie się po nią, żeby ją zadziubać. Wiecie, pasterze, którzy w Izraelu słuchali Jezusa, gdy mówił przypowieść o dobrym pasterzu, myślę, że nie mogli pojąć tej zasady, tej rangi miłości, która była w Jezusie, jako w pasterzu. Myślę, że oni nie mogli tego zrozumieć. A nasz Pan jest tak dobrym pasterzem, że przyprowadza do stada. Mało tego, jeszcze ucztę. Jeszcze jest uczta później. To jest niesamowite. To jest wbrew zasadom, które panują w świecie. To jest inaczej. Boża miłość jest zupełnie inna i objawia się w sposób naprawdę doskonały. Takie coś sobie przypomniałem w czasie uwielbienia. Niech to będzie zachętą dla naszych serc. Niech to będzie pokarmem takim, miodem na nasze serca, że mamy tak wspaniałego pasterza. A dzisiaj chciałem mówić o wierze. O wierze, która może się objawiać w tym, że świat zmienia się. Że świat, ja mam na myśli ludzi, jak mówię świat, zresztą może i świat przez ludzi. Wiecie, że przeze mnie zmienił się świat? Zmienił się świat. W bardzo, wiecie, małym stopniu, ale zmienił się świat. Mało tego, powiem więcej, przeze mnie, przez każdego z nas zaczął zmieniać się świat. Moje dzieci, pokolenie po moich dzieciach i pokolenie po dzieciach moich dzieci już będzie zupełnie inne, niż by było, gdybym nie uwierzył. Będzie już zupełnie inne. Taka jest moja nadzieja. Oczywiście. Oczywiście w sytuacji, kiedy będą trwać w wierze, którą dla nich, która jest depozytem, którą chcę w nich złożyć, którą Chrystus chce w nich zapoczątkować i dokończyć. Tak jak zapoczątkował we mnie i chce dokończyć we mnie, tak w naszych dzieciach tę samą wiarę Chrystus chce zapoczątkować i dokończyć. I w dzieciach moich dzieci chcę zapoczątkować i dokończyć. Wiecie, i tak dalej, dopóki nie przyjdzie Pan po swój Kościół. Wiecie, dzięki temu, że niektórzy uwierzyli, na przykład był taki program, byłem gangsterem. Dzięki temu, że niektórzy uwierzyli, inni jeszcze mają swoje pieniądze. Inni jeszcze mają swoje biznesy i mają swoje życie, jeszcze można powiedzieć. Nie wiadomo, ilu by było zamordowanych, gdyby ci gangsterzy w więzieniu nie usłyszeli słowa i nie powiązali go z wiarą. Nie wiadomo. I wiecie, to jest ta zmiana świata, która następuje dzięki wierze. Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. I wiecie, nasza wiara jest bardzo cennym darem. Bardzo cennym. Mówi się, zbawienie jest najcenniejszym tym, co posiadamy, tak? Wiecie, bez wiary to jest wszystko powiązane. To jest wszystko, że tak powiem, w pakiecie. To jest wszystko w pakiecie. Bez wiary nie byłoby zbawienia. A wszystko zaczyna się od wiary. A wiara zaczyna się od tego, który jest sprawcą wiary. I taki fragment znalazłem, który się znajduje w pierwszym liście do
Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan. Trzeci rozdział. Trzeci rozdział, drugi wers. I tam jest napisane tak, że Paweł, może od pierwszego. Przeto nie mogąc już dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach i wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego, w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby utwierdził was w wierze i dodał wam otuchy. Aby utwierdził was w wierze, żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Wiecie, tam bracia wtedy wiedzieli, że ucisk jest ich przeznaczeniem. Wręcz, że ucisk jest błogosławieństwem. Dzisiaj może trochę inaczej rozumiemy, ale wierzę w to, że są ludzie na świecie, którzy ucisk przyjmują za błogosławieństwo i nie wypierają się wiary i umierają w tym ucisku. I kładą swoje życie, aby nie utracić swojej wiary. I wiecie, słowo utwierdzić zwróciło moją uwagę. Utwierdzić. Tymoteusz, a Paweł nie mógł już wytrzymać. Bo założył ten kościół i chciał się dowiedzieć, jak się mają. I tak bardzo chciał ich odwiedzić, ale gdzieś tam dalej jest napisane, że szatan przeszkodził. I on nie mógł wytrzymać i wysłał Tymoteusza, żeby się dowiedzieć, jaka jest sytuacja z tą wiarą. Aby ich, jeżeli ona się chwieje, jeżeli by się chwiali, żeby ich utwierdzić. I utwierdzić znaczy mocne osadzenie, umieścić mocno, ustawić, umacniać. I wiecie, wiara jest w nas, a my jesteśmy w wierze. My mamy być w wierze utwierdzeni. To jest tak samo, jak Chrystus jest w nas, a my jesteśmy w Chrystusie. I wiara jest pewną rzeczywistością, która jest prawdziwa tak naprawdę. To nie to, co jest wokół nas, jest prawdą, ale wiara w słowo, wiara w obietnicę, wiara we wszystko, co Bóg mówi o nas, jacy jesteśmy, jacy mamy się stać, kim możemy się stać, czego możemy dokonać dzięki wierze, to jest rzeczywistość prawdziwa. To, że doświadczamy pewnych może lekceważeń, to, że się ktoś z nas może śmieje, to, że wiecie, nic się nie dzieje, gdy zwiastujemy naszą Ewangelię, to nie jest rzeczywistość prawdziwa. Rzeczywistość prawdziwa to jest rzeczywistość wiary i w rzeczywistości prawdziwej mamy być utwierdzeni w tym, czego może dokonać Bóg przez nas, kiedy wierzymy. Wiecie, jest seria bohaterów wiary wymienionych w liście do Hebrajczyków i każdy z nas może, a myślę wręcz stał się bohaterem wiary. Każdy z nas. Paweł pisze, że nie starczyłoby czasu, żeby wymieniać tych, którzy byli przed nim. A ja myślę, że w ogóle nie starczyłoby czasu, żeby wymieniać tych, którzy nastąpili po nim. Wiecie, dla mnie Paweł też jest bohaterem wiary. Być może ktoś o nim tak nie myśli, ale i Tymoteusz jest bohaterem wiary, i apostołowie, i ewangeliści, dla mnie to są bohaterowie wiary. Utwierdzić. Wiecie, to jest tak. Utwierdzić znaczy wbić się mocno się umocnić. To jest tak, jak się, wiecie, wykopie
wykopie otwór w ziemi, tak, włoży się kołak i się ubija. Się ubija dookoła tą ziemię albo beton. Ubija się, ubija, żeby się nie mógł poruszyć. To znaczy słowo utwierdzić, mocno osadzić. Dlaczego ta wiara jest tak ważna? Dlaczego ta wiara jest tak ważna? Dlatego, że w liście do Galacjan jest napisane, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę. Może otwórzmy sobie list do Galacjan. List do Galacjan 2,16. 2,16. 2,16. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie przez uczynki, przez swoją moralność, przez to, że będzie chodził do kościoła, przez to, że będzie przyjmował różne rzeczy, które Kościół ma i oferuje. Przez to, że człowiek się zmieni i będzie lepszy, będzie lepszym człowiekiem, będzie wzorem jakimś. Nie, nie przez to. Oczywiście to nie jest nieistotne, ale nie przez to osiągamy usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie osiągamy przez wiarę. Dlatego tak ważne było dla apostoła Pawła, aby utwierdzić w wierze tych, w których wiarę zasiał, aby się nie chwiali. Bo były czasy, kiedy chodzili tacy, którzy mówili, owszem, z łaski, owszem, przez wiarę, ale jeszcze trzeba się obrzezać. I gdzieś tam Paweł powiedział, nic wam to, ta łaska już nie pomoże, jeśli dacie się obrzezać. Nic wam to już nie pomoże. Bo kiedy dodajemy, bo wiecie, krzyż sięga od ziemi do samego nieba. A kiedy dodajemy do krzyża prawo, to krzyż się zmniejsza. To wtedy najpierw jest prawo, potem krzyż, a przed niebem jeszcze jest tyle. I nie sięgnie krzyż do nieba, kiedy jest powiązany z prawem. Kiedy jeszcze coś trzeba do niego dołożyć, kiedy jeszcze coś chcemy dołożyć do łaski. Wiecie, w liście Judy, w pierwszym rozdziale, 3 wersecie, gdzie jest list Judy? Mam ktoś list Judy? Judy, przedostatni. Nie, przed Janami. Nie, przed objawieniem. I tam w pierwszym wersecie, trzecim, pierwszy rozdział, trzeci wers jest napisane tak. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł mówi, że chciałby napomnieć i uznał za konieczne napisać, aby podjąć walkę o wiarę. Powiem wam tak, powiem wam
Kiedyś już myślałem, że straciłem wiarę. Wiecie, oddaliłem się od kościoła na pewien czas. I miałem takie wrażenie, że już straciłem wiarę. I miałem takie wrażenie, że już tej wiary, że już tego ducha, tego żywego ducha, żywej wiary już nie odzyskam. I płakałem przed Bogiem, żeby mi to przywrócił. I Bóg mi to przywrócił. I wiecie, straszne by było stracić wiarę w jedynego władcę i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Strasznie by było stracić wiarę w to, w jaki sposób Bóg zbawił świat. Strasznie by było stracić wiarę, bo usprawiedliwienie jest z wiary. Więc utrata wiary oznaczałaby utratę usprawiedliwienia. Tak naprawdę utrata wiary miałaby konsekwencje idące, wiecie, w następne pokolenia. Te negatywne, bardzo negatywne konsekwencje. Wiecie, z czym nam się kojarzy słowo walka? Każdy ma jakieś skojarzenia. Każdy z nas walczył. Każdy z nas walczył w różnych sprawach. Każdy z nas walczył w różnych sytuacjach. Każdy z nas zmagał się z różnymi historiami, z różnymi problemami, z różnymi rzeczami, które przyszły do naszego życia. I wiecie, jakie skojarzenia wywołuje w nas słowo walka? Bo ja wierzę w to, że tam nie ma miłych skojarzeń tak naprawdę. Tam nie ma skojarzeń miłych i przyjemnych. Walka kojarzy się tak naprawdę z trudem. Z jakimś trudem, z jakimś wysiłkiem, który trzeba podjąć. Z jakimś poświęceniem, tak? Czy źle mówię? Jeśli źle mówię, niech upomnijcie mnie. Ale mi się jeszcze walka nigdy, wiecie, z przyjemnością nie kojarzyła tak naprawdę. Wiecie, jak byłem młodszy, to biłem się z chłopakami różnymi. Prowadziłem różne walki i często byłem pobijany, posiniaczony i cały obolały byłem. Walka to nie jest przyjemność. Walka to jest też pewne ryzyko. To jest poświęcenie. Wiecie, trzeba zapłacić cenę za to, żeby utrzymać wiarę. Ja myślę, że to jest dobre, żeby podjąć walkę o wiarę. Wiecie, to, że my się tu zgromadzamy, to jest po to, abyśmy podtrzymywali swoją wiarę, prawda? To, że się spotykamy, to, że Bóg ustanowił Kościół, to, że Chrystus ustanowił Kościół po to, aby się spotykał codziennie, tak? Czy dwa razy w tygodniu, to po to, aby wiara była podtrzymywana. Chrystus tak rzucił kiedyś, czy znajdę wiarę? Gdy wrócę, czy znajdę wiarę? Ja wierzę, że to było takie, wiecie, taka retoryka. Ja wierzę w to, że On znajdzie wiarę. Wiecie, dlaczego w to wierzę? Dlatego, że On jest dokończycielem tego, co rozpoczął, bo gdyby nie był dokończycielem tego, co rozpoczął, to bym w to nie wierzył chyba. Gdyby było napisane, dostaliście i teraz idźcie i sami o to dbajcie. To wiecie, to nie wiem, to może połowy z nas już by tu nie było. Dzięki Bogu za to, że Chrystus jest dokończycielem naszej wiary, którą w nas rozpoczął. Halleluja. Wiecie, taka jest wspaniała historia w Starym Testamencie. W Księdze Jozłego. Historia o pewnej nierządnicy. Nie będę mówił, co to znaczy w dzisiejszej kulturze. Myślę, że każdy dorosły wie, co to znaczy w dzisiejszej kulturze to słowo. I była pewna nierządnica, która mieszkała w murze. Tak, już wiecie wszyscy, o kogo chodzi. Chodzi o Rahab.
I ona miała, wiecie, prywatny biznes taki w swoim mieszkaniu prowadziła. Działalność gospodarczą, jakby to dzisiaj można było powiedzieć. Nie wiem, czy już dzisiaj, czy dzisiaj są takie czasy, że tego typu działalność już jest zarejestrowana, czy jeszcze nie jest zarejestrowana. W każdym razie, nieważne. Wierzę w to, że osoba, w której Chrystus wzbudził by wiarę, zerwałaby z tą działalnością i porzuciłaby swoją pracę. Jestem przekonany o tym. Bo tak też zrobiła ta kobieta w Starym Testamencie. I wiecie, jak ktoś chce śledzić, to niech sobie otworzy na Księdze Jozłego. I tam jest napisane tak. Księga Jozłego, 2:8. I tam jest napisane, że przyszli do niej zwiadowcy. I to jest wiara, która zmieni pokolenia. To jest wiara, która zmieni świat. To jest wiara, dzięki której, wiecie, dzisiaj tu siedzimy. Jak się później okaże. I tam jest napisane tak, zanim ci mężowie ułożyli się do snu, ona wyszła do nich na dach. Przyszli do niej zwiadowcy, których wysłał Jozue. A Jerycho uznajmy za świat, który jest pod sądem Bożym, który jest przeznaczony na sąd. Świat, system i również ludzie, którzy nie wyjdą z tego systemu, którzy przez wiarę nie przyjmą ratunku, który jest im oferowany, przez Boga jest im oferowany. I tam jest napisane, i rzekła do nich tak. Wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi. Gdyż Pan, Bóg wasz, jest Bogiem na górze, na niebie i w dole na ziemi. Wiecie, tak naprawdę to ona usłyszała Ewangelię. Tak naprawdę ona usłyszała Ewangelię. Ja nie wiem od kogo, ja nie wiem jak to się roznosiło, po prostu to wyprzedziło jakoś tych, którzy szli, aby zdobyć to miasto. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze. Wiecie, tam wszyscy to usłyszeli. Tam nie tylko Rahab usłyszała to, że Bóg wyprowadził lud, że go prowadzi, w wielkiej mocy go prowadzi, wśród wielkich cudów i dał wielką moc temu ludowi, że Bóg idzie przed tym ludem i pokonuje, że Bóg jest obecny wśród tego ludu. Nie tylko ona to usłyszała, tam wszyscy to usłyszeli i się bali, i ona też się bała. I powiem wam szczerze, ja jak się nawracałem, to się nawróciłem ze strachu. Tak naprawdę nawróciłem się ze strachu przed potępieniem, bo przyszło mi do głowy, że pójdę do piekła, jak się nie nawrócę. Dopiero później doświadczyłem i poznałem, jak wspaniała jest Boża miłość. Więc przysięgnijcie mi teraz na Pana, że jak ja okazałem wam łaskę, tak wy również okażecie łaskę domowi mojego ojca i dajcie mi porękę, że zostawicie przy życiu mojego ojca, moją matkę, moich braci, moje siostry i wszystkich ich bliskich i ocalicie nas od śmierci. I oni jej obiecali. Wiecie, i oni jej obiecali i ona czekała. Ona czekała na wypełnienie obietnicy. I wiecie, posłańcy zostali spuszczeni przez okno, tak?
poszli do swojego ludu, Jozuemu zdali sprawę i tak dalej. A ona czekała, uchwyciła się nadziei. Wiedziała, że to miasto jest przeznaczone na zagładę. Wszyscy się wystraszyli, wszyscy się bali. Wszyscy o tym wiedzieli, ale tylko ona jedna uwierzyła w taki sposób, że chciała przejść na stronę Boga, który był wśród Izraela. Tak? Tylko ona jedna i jej rodzina. Nie wiem, czy tam cała rodzina mieszkała w tym jednym domu. Oni jej powiedzieli, że nie ma wychodzić z domu, dopóki oni nie zdobędą miasta. Powiedzieli jej, żeby została w domu. Ona zaufała słowu i czekała tak długo, aż przyszło zbawienie. Zamknęła drzwi, żeby nikt z domu nie wyszedł, bo oni później powiedzieli jej, że jak ktoś wyjdzie, nie będę tego szukał, że jak ktoś wyjdzie, będzie poza domem, to nie jest ich odpowiedzialność, że on zginie. Również jak ona będzie poza domem, nie jest ich odpowiedzialność wtedy. Ale jak będą czekać, jak zaufają, będą czekać, zamkną drzwi przed tym światem, zamkną drzwi przed światem, który był przeznaczony na sąd tak naprawdę, jeśli uznamy, że Jerycho symbolizuje świat, który jest pod sądem Bożym. I wiecie, i doczekała się. Uchwyciła się obietnicy. Uwierzyła i doczekała się. Ona nie spełniała uczynków. Ona nie znała prawa. Ona nie znała przykazań. Ona nie wiedziała nic na temat prawa, przykazań, zwyczajów Izraela. Nic nie wiedziała. Jedyne, co wiedziała, to, że jak uwierzy, to będzie uratowana. To jest jedno, co wiedziała i to wystarczyło. Uwierzyła, zaufała i czekała. Zamknęła drzwi przed światem. Nie wychodziła już do tego świata. Symbolicznie można powiedzieć, upamiętała się. Skończyła z działalnością gospodarczą, którą prowadziła. Bo ta działalność polegała na tym, że się drzwi otwierały i zamykały. I świat wchodził i wychodził. Wchodził i wychodził. I jak to się skończyło? Jak to się skończyła ta historia? W 6 rozdziale, w 25 wersecie jest napisane: nierządnicę Rahab, rodzinę jej ojca i wszystko, co miała, zachował Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela po dzień dzisiejszy. Zamieszkała wśród Izraela po dzień dzisiejszy. Wiecie, to jest ciekawe, że o niej jest napisane, że ona po dzień dzisiejszy, a mając na myśli dzisiejszy, to ja myślę, że chodzi o dzisiejszy. Po dzień dzisiejszy zamieszkała wśród Izraela. Zamieszkała wśród Izraela. I wiecie, co się dalej stało? Znalazła męża wśród Izraela. Znalazła męża wśród Izraela. I dalej możemy o niej czytać na początku Ewangelii Mateusza. A Salmon zrodził z Rahab Boza. A Boz zrodził z Ruty Jobeda. Albo Obeda. A Obed był ojcem Isajego, Jesego. A Isaj był ojcem Dawida, króla. Wiecie, to jest niesamowite, jak jej wiara zmieniła świat.
Tylko wiara. Tylko wiara w obietnicę, którą dał Bóg w Chrystusie, może zmienić świat. Żadna inna wiara nie zmieni świata. Wiecie, tak mówią ludzie, a to są ci, wyście zmienili wiarę, tak? A ci są w tej wierze, a tamci są w tamtej wierze. I wiecie, słowo wiara, że tak powiem, ma trochę popsutą reputację, tak naprawdę. Bo kojarzy się bardziej z religią niż z takim, wiecie, prawdziwym zaufaniem Bogu z całej siły, z całego serca. Wiara bardziej kojarzy się ludziom z religią. A wiecie, to taka wiara, czy taka wiara, czy taka wiara, to Bóg jest jeden i każda wiara prowadzi do Boga. Tak mówią, tak się utarło. Ale nie taką wiarę miał na myśli apostoł Paweł, kiedy posyłał Tymoteusza do Tesaloniczan, żeby utwierdził ich wiarę. Bo apostoł Paweł, gdy go posyłał, wiedział, jak bardzo ważna jest wiara, a Juda wiedział, jaka wiara została przekazana świętym raz na zawsze. I znali oni znaczenie, wagę tej wiary, wartość tej wiary. Oni wszyscy wiedzieli, że tylko przez tę wiarę jest usprawiedliwienie. Przez żadną inną nie. Tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wiecie, ta Rahab, ta kobieta, tak naprawdę zmieniła świat. Ona się stała prababcią Boza, który poślubił Rut. Prababcią czy babcią, czy nawet nie wiem, nie liczyłem tych pokoleń. Ale wiecie, coś wam powiem. Było tak, że to nie mężczyźni wychowywali swoje dzieci tak naprawdę w Izraelu. To nie mężczyźni. To kobiety wychowywały dzieci. To tak naprawdę dzięki kobietom rosła wiara w synach Izraela. Oczywiście mężczyźni też. Były pewne święta, pewne tradycje, w których mężczyźni występowali i opowiadali. Ale tak naprawdę kobiety wpajały w dzieci wiarę. Boz był wspaniałym człowiekiem. Boz był człowiekiem takim, wiecie, naprawdę sprawiedliwym, dobrym. Dobrym człowiekiem. Był człowiekiem wierzącym. Był człowiekiem łaskawym. Był człowiekiem, który pomimo tego, że było ciężko w Izraelu, wtedy pozostał w Izraelu. Kiedy Rut odeszła ze swoim mężem i ze swoimi dziećmi, a wierzę w to, że to było na podstawie decyzji męża, poszli do Moabu, bo tam miało być lepiej. Moab to było tylko 100 kilometrów dalej. To nie było daleko, ale miało tam być lepiej. Wiecie, świat nie jest daleko. Świat jest blisko każdego z nas, tak naprawdę. I tak naprawdę diabeł kusi i jakieś myśli przychodzą, że tam jest lepiej, ale tam nie jest lepiej. Bo pomimo tego, że był ucisk wtedy, że Bóg ucisnął Izraela, tak, to w Bożym ucisku jest lepiej niż w świecie, tak naprawdę. I Boz był tego dowodem. Jak oni wrócili, on już był bogaty. Wrócili po 10 latach. On był bogaty. I wiara tej Noemi, ona się nazywała, tak? Córka, czy synowa Rut. Jej wiara znów została wynagrodzona. Została żoną wspaniałego człowieka. Dlatego, że uwierzyła, powiedziała nie, Orpa została. A ta powiedziała nie, ja pójdę z tobą, twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Ja pójdę z tobą. Wierzę w to, że słyszała wspaniałe rzeczy o tym Bogu i o tym ludzie. I dlatego poszła. Uwierzyła i nie zawiodła się. Wiecie, wiara nie zawiedzie.
Niech nas Pan Jezus Chrystus błogosławi tym słowem, abyśmy, wiecie, mieli tą świadomość, jak wspaniałą wartością jest nasza wiara i jakie wspaniałe rzeczy może Bóg dokonać przez naszą wiarę, czy dzięki naszej wierze. Czy dzięki naszej wierze. Jakbyśmy czytali listę bohaterów wiary z listu do Hebrajczyków, to wiecie, są tam ludzie, którzy, że tak powiem, moralnie nie byli doskonali. Tak? Radek ostatnio wymieniał te dziury w charakterze. Tam było kilku gości z tych bohaterów. Tam każdy coś miał, tak naprawdę. Ale Bóg powiedział, że nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem. Dlatego, że Bóg przygotował im miasto, lepsze miasto. I oni uznali się za pielgrzymów na ziemi. Dlatego, że uwierzyli w Boże obietnice. Dlatego, że uznali za rzeczywistość prawdziwą to, co Bóg mówi. A nie to, co się dzieje dookoła, to, co widać, to, czego można dotknąć, to, co można, wiecie, posmakować, powąchać. Nie to. Wiecie, jeszcze coś zauważyłem takiego, że wiary nie można człowiekowi odebrać. Nie można. Wiecie, można człowiekowi obciąć ręce i pozbawić go zmysłu dotyku. Można człowieka pozbawić wszystkich zmysłów, jego ciało. Tak? Można uczynić go głuchym, niewidomym, ślepym, bez powonienia, bez dotykania. Można uciąć mu język, tak? Ale wiary nikt człowiekowi nie weźmie. Nikt. Nie ma takiej możliwości. Tak Bóg sprawił, że wiara jest w takim miejscu. W takim miejscu Bóg ją umieścił, że jest nie do wzięcia. Wiecie, moja zachęta jest taka na koniec, abyśmy, mając na względzie rzeczy, których może dokonać Bóg przez naszą wiarę, opowiadali, tak mówi słowo, uwierzyłem, czy to powiedziałem, tak mówi psalmista. I opowiadali o tym, jakich rzeczy Bóg dokonuje w naszym życiu, jakie wspaniałe życie jest z Bogiem, bo to działa. Bo to działa. Bo ludzie słuchając, można zadać, temu fragmentowi można było zadać takie trzy pytania. Co usłyszała ta kobieta? Tak? Co usłyszała? Co zrobiła z tym, co usłyszała? I co zyskała w związku z tym, co zrobiła? Prawda? Wiecie, usłyszała i ludzie słuchają wokół nas, prawda? Usłuchają. To nie jest tak, że jednym uchem wpuszczą, drugim wypuszczą. Tak nie działa słowo. Słowo Boże ma moc kruszenia skał. Tak jest napisane w mojej Biblii. I ludzie słuchają. I rozważają. I myślą. Prawda? Myślą, co zrobić. Wiecie, niektórzy być może kiedyś stwierdzą, chcę być wśród tego ludu. Chcę, żeby Bóg tego ludu stał się moim Bogiem. A ten lud, żeby stał się moim ludem. A zysk z wiary jest nieopisany. Jak to powiedział ktoś kiedyś, jak chcesz mieć coś na miesiąc, tak? To zajmij się sadzeniem kwiatów. Jak chcesz mieć coś, co przetrwa twoje życie, to zajmij się sadzeniem drzew. A jak chcesz mieć coś, zostawić po sobie coś, co przeżyje ciebie i twoje pokolenia, to zwiastuj słowo. To zwiastuj słowo, aby nawracali się ludzie, aby wiara rodziła się w ludziach. Bo to jest to, co wiecie, co będzie trwało aż do przyjścia Pana naszego. Amen. Niech nas Pan błogosławi. Amen.